Chciałbym Państwa jeszcze raz serdecznie przywitać. Pokrótce chciałbym opowiedzieć, jak będzie wyglądała nasza zielona transformacja. Chciałbym tylko Państwu zaznaczyć, że to jest tak zwany pierwszy etap transformacji energetycznej, gdzie staramy się dostarczyć do naszych odbiorców zielone ciepło, przynajmniej w 50%, bo takie są wymogi efektywnego systemu ciepłowniczego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, to oczywiście cały czas te rozwiązania technologiczne będziemy analizowali. Proszę Państwa, założenie jest takie, żeby zagwarantować lepszą jakość powietrza w mieście, mieć niższe koszty produkcji, efektywny system ciepłowniczy i bardziej zielone i tańsze ciepło. Dla nas jeszcze jest jeden ważny powód, czyli generalnie stabilne ceny ciepła, żeby nasi mieszkańcy czy nasi odbiorcy nie byli zaskakiwani bardzo drastycznymi wzrostami, które były spowodowane kryzysem energetycznym. Proszę Państwa, my dzisiaj wytwarzając 50% energii cieplnej z biomasy, można powiedzieć, że spełniamy warunki roku już 2035. 2040 jeszcze to jest poziom, którego nie osiągniemy, ale 50% wytworzenia energii cieplnej z biomasy, to można powiedzieć, spełniamy standardy europejskie dla roku 2035. Wpisujemy się oczywiście w ten trend Fit for 55, czyli powiedzmy gotowi na zmiany, gotowi na zielone. I tutaj, Szanowni Państwo, zakładamy, że ten współczynnik 50% wytworzonego ciepła z biomasy osiągniemy w ciągu roku, czyli mniej więcej w czerwcu przyszłego roku powinniśmy stać się systemem efektywnym systemem ciepłowniczym. Proszę Państwa, oczywiście to jest coś, co nam ma dać czas, czyli ma dać nam czas na tak zwaną docelową transformację energetyczną. Jak Państwo wiecie, wspólnie z miastem pracujemy nad próbnym otworem geotermalnym. Zakładamy 2100 metrów głębokości, 200 metrów sześciennych wydajności, temperaturę 75 stopni i mineralizację na poziomie 60-120 gramów na litr. Jeśli to zostanie oczywiście spełnione, będziemy dalej rozwijali tą technologię, ale to nie możemy dzisiaj założyć, że to na pewno na 100% się uda. Dlatego też rozważamy kwestię dotyczącą kogeneracji. Ta kogeneracja może być różna. Dzisiaj jesteśmy najbliżsi kogeneracji biomasowej, opartej na biomasie, mniej więcej skalowanej na 12 MW mocy termicznej, 2,3 mocy cieplnej. Takie opracowanie tworzy się właśnie w kierunku biomasy z tak zwanym dopuszczeniem alternatywnym paliw, czy z możliwością dopuszczenia ewentualnie paliw alternatywnych. Oczywiście moglibyśmy rozważać gaz sieciowy, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, nie ma takiej ilości gazu, którą moglibyśmy wrzucić i którą moglibyśmy skorzystać w zakresie kogeneracji. Proszę Państwa, nie jest tajemnicą, że analizujemy także w związku z tym, że ta technologia jest bardzo perspektywiczna, analizuje możliwość wykorzystywania pomp ciepła. Pomp ciepła zarówno przy produkcji energii cieplnej z tak zwanych ścieków, czyli z temperatury zawartej w ściekach, wodnych, ale również pompy ciepła, które mogłyby wykorzystać energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, czy wykorzystać siłę wiatru, dlatego że myślimy o tym, żeby ewentualnie magazynować ciepło, czyli w zależności od tego, jak poukłada się ta kwestia, układanka dotycząca transformacji energetycznej, myślimy także o tym, żeby z paneli solarnych i z paneli fotowoltaicznych wytwarzać pośrednio, z paneli fotowoltaicznych oczywiście wytwarzać przy użyciu pomp ciepła, wytwarzać ciepło i magazynować ciepło krótko i długo okresowo, tak żeby zabezpieczyć system ciepłowniczy.
Proszę Państwa, to są rozwiązania, które już funkcjonują. Geotermia w Stargardzie to jest geotermia mniej więcej dająca dzisiaj moc w granicach 15 MW przy 9 otworach, bo to trzeba też sobie powiedzieć, że tam jest 9 otworów, 7 jest powiedzmy otworów funkcjonalnych, więc to też pokazuje skalę, jak geotermia wygląda i ile tej energii uzyskujemy z geotermii. Drugie rozwiązanie to jest to samo, co my stosujemy dzisiaj, tylko że w Grudziądzu akurat wykorzystuje się biomasę ze słomy. My wykorzystujemy biomasę odpadową, czyli to, co jest ważne. Po pierwsze, wykorzystujemy biomasę, która nie wpływa w żaden sposób na korzystanie czy wykorzystanie lasu, zagospodarowanie leśne. To jest rozwiązanie z kolei typowo OZE, czyli to, co Państwu powiedziałem, to jest magazynowanie, czyli produkcja energii cieplnej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynowanie tego ciepła. Tutaj akurat mamy przypadek Inowrocławia, gdzie to magazynowanie jest dobowe do 2 dób. Więc to jest typowo rozwiązanie na ciepłą wodę użytkową, ale takie analizy też, szczególnie dla węzłów grupowych czy dla przebudowy węzłów grupowych na indywidualne, też w tej chwili prowadzimy w zakresie możliwości zastosowania tego typu rozwiązań na terenie naszego miasta. Tak jak powiedziałem, w oczekiwaniu na tak zwane ostateczne kierunki transformacji, nie ukrywam, że dla nas taką najważniejszą odpowiedzią będzie kwestia otworu geotermalnego. Tak, bo to nas z jednej strony cieszy, z drugiej strony blokuje. Bo jeżeli będzie geotermia, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie będziemy ją wykorzystywali. Jeśli warunki wydajnościowe i warunki zasolenia będą pozytywne, czyli spełnią te nasze oczekiwania, to nawet jeżeli temperatura będzie niższa, jesteśmy w stanie ją podbić za pomocą pompy ciepła. Jeżeli wydajność będzie niezadowalająca, wówczas no, pojawia się problem, tak? Bo pytanie, czy drugi otwór byłby być może bardziej wydajny, czy będzie mniej wydajny. Przykład komina pokazuje, że akurat drugi otwór jest znacznie mniej wydajny od pierwszego otworu i to też gdzieś tam pojawił się tam bardzo duży problem technologiczny. Postanowiliśmy zobaczyć w marcu bieżącego roku, podjęliśmy taką próbę, żeby zobaczyć, co jesteśmy w stanie w tej technologii, którą mamy, bez bardzo dużych zmian inwestycyjnych, żeby nie blokować, a z drugiej strony nie wydawać, powiedzmy, niepotrzebnie środków finansowych, bo jeśli ta transformacja pójdzie w kierunku geotermii, czy nawet w kierunku kogeneracji biomasowej, to wówczas to jest zupełnie inna technologia. To jest, nie da się na tych kotłach, które dzisiaj posiadamy, przerobić tych kotłów i zmienić tej technologii. Postanowiliśmy zobaczyć, jakie rodzaje biomasy jesteśmy spalić. Spalaliśmy tak naprawdę wszystko, co było dostępne na rynku. Okazało się, że tak naprawdę takim wyznacznikiem dla nas jest wartość opowa między 17 gigajoule na tonę, czyli na megagram, tak jak Państwo to macie powiedziane, ponieważ my dzisiaj spalamy miał węglowy właśnie o takiej wartości opałowej. Zastąpienie biomasy, znaczy po tych wszystkich próbach, po tym zarówno pelecie drzewnym, surowych odpadach tartacznych, można powiedzieć, ten wybór poszedł na pelet drzewny i PKS, czyli to jest rozdrobniona łupina orzecha palmy olejowca gwinejskiego. I nie ukrywam, że był taki moment, kiedy ten olejowiec gwinejski był dla nas najbardziej przychylnym rodzajem biomasy, bo jest to biomasa, która nie pyli i która generalnie nie stwarza problemów transportowych. Ona się zachowuje bardzo podobnie do miału węglowego, no ale okazało się, że to, co nie miało następować, czyli on miał nie chłonąć wody, okazało się, że on bardzo dobrze chłonie wodę. I po takiej dużej ulewie, i myślę, że to szczęście stało się, że to nas dosięgnęło, po prostu okazało się, że on się bardzo mocno napił wody i bardzo mocno stracił na wartości opałowej, co dla nas jest niezwykle istotne, bo jeżeli coś przyjeżdża z wartością opałową 16 i my za to płacimy, a do kotła wrzucamy wartością 14, to 2 gigajoule na każdej tonie tracimy wartościowo, pieniężnie. Więc to nie było dla nas zadowalające. Natomiast w przetargu dopuściliśmy jedno paliwo i drugie.
Okazało się, że ten wybór dzisiaj padł na pelet drzewny, dlatego że po pierwsze zgłosił się dostawca, który był w stanie dostarczyć nam od 16 do 22 tysięcy ton biomasy. Tutaj mamy taką opcję odbioru standardowego 16 tysięcy z możliwością odbioru dodatkowej ilości biomasy do 22 tysięcy ton w ciągu roku ze stabilną ceną, znaczy ze stabilną, z taką samą ceną, czyli niezmienną ceną. Co dla nas jest niezwykle istotne, dlatego że wiadomo, że zbliża się okres grzewczy i ceny biomasy będą tylko rosły, dlatego że ceny węgla nie spadają. A ceny uprawnień są na wysokim poziomie. Proszę Państwa, żeby w ogóle zacząć przygodę z biomasą i z taką biomasą, która spowoduje, że nie musimy umarzać uprawnień do emisji, czy nie będziemy umarzać uprawnień do emisji, co było naszym głównym celem, czyli odizolowanie się od konieczności umarzania, stabilizacja ceny, że my dzisiaj wiemy, tak, ile zapłacimy za biomasę i wiemy, ile to ciepło będzie kosztowało. W przypadku uprawnień do emisji tego nie wiemy. Dzisiaj kosztuje to 85, kosztowało 95, kosztowało 99. To jest trudne do uchwycenia w ogóle, kiedy to kupować, kiedy szukać na rynku, czy będzie taniej. To jest taka trochę gra rynkowa, jeżeli chodzi o uprawnienia. Tutaj nie będziemy musieli takiej gry prowadzić. Mamy jeszcze inne pomysły w tym zakresie, ale to jeszcze jest za wcześnie, żeby to poruszać, ale zgodnie z zapisami tak zwanej dyrektywy RED II, która mówi, że to nie jest tak, że możesz sobie wziąć dowolny rodzaj biomasy i z dowolnego rodzaju biomasy będziesz produkował ciepło i to będzie uznane, że nie umarzasz uprawnień do emisji. Tylko biomasa tak zwana spełniająca kryteria zrównoważonego rozwoju, czyli gwarantująca to, że ona nie jest z lasu, czyli to jest, nie, to, czyli to jest biomasa, która w żaden sposób nie wpływa na gospodarkę leśną, czyli generalnie my nie mamy zupełnie nic wspólnego z tym, że wycina się dodatkowe drzewa. Wszystko, cała ta biomasa jest biomasą odpadową, czyli jest biomasą poprodukcyjną, gdzie certyfikowany jest dostawca i certyfikowani jesteśmy my, czyli musieliśmy stworzyć system, który gwarantuje, że każda dostawa biomasy do nas jest sprawdzona, zweryfikowana i jest to biomasa pochodzenia odpadowego. Jeżeli chodzi o zastąpienie miału, to tak jak powiedziałem Państwu, dzisiaj zastępujemy to na ciepłowni C13, na największej naszej ciepłowni, która ma moc powyżej 20 MW i jest objęta tak zwanym systemem uprawnień ETS. Natomiast na ciepłowni C14, tam gdzie nie mamy obowiązku umarzania uprawnień, gdzie ta ciepłownia nie jest objęta systemem ETS, tam dalej będziemy używali miału węglowego, bo on jest relatywnie tańszy. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na biomasę, to ona jest droższa od węgla, ona ma mniejszą wartość opałową, ale jak do węgla doliczymy uprawnienia do emisji, to biomasa jest tańsza od węgla z dołożoną ceną uprawnień do emisji. Więc to jest ten zysk, który my mamy w zakresie wytwarzania energii cieplnej i to jest ten zysk, który przełożymy na ostateczne ceny ciepła systemowego dla mieszkańców. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście ta sytuacja na ciepłowni C14 nie potrwa wiecznie, dlatego że już od 2027 roku Komisja Europejska wprowadziła tak zwaną dyrektywę EU ETS 2, co powoduje, że do każdej tony węgla, która jest sprzedawana ostatecznym odbiorcom, którzy nie są objęci systemem ETS, będzie doliczona cena uprawnień. Do węgla dolicza się dwa uprawnienia, do gazu się dolicza jedno uprawnienie i to będzie cena 45 euro, maksymalnie 45 euro za tak zwane jedno uprawnienie, czyli to będzie połowę tego, co dzisiaj płacimy my jako energetyka cieplna, energetyka zawodowa, ale mimo wszystko wówczas już ten wykorzystywanie węgla na ciepłowni C14 przestanie się opłacać. Więc to jest taki bardzo krótki okres czasu, gdzie my jeszcze możemy gdyby obniżać cenę ciepła, ale to też powoduje, że nie zostaje nam za wiele czasu na tak zwaną transformację energetyczną. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wykorzystywanie
powiedzmy potencjału, który posiadamy, wykorzystujemy kotły typu WR, dedykowane do spalania miału węglowego. Ja jestem pełen podziwu dla pracowników, dla moich pracowników przedsiębiorstwa, którzy nauczyli się spalać biomasę bez użycia węgla, czyli bez spalania, którzy potrafią utrzymać parametry i standardy, które są niezbędne, żeby produkować określoną ilość ciepła w określonym czasie. I to należą się duże podziękowania przynajmniej z mojej strony jako pracodawcy. Jedyną rzeczą, która dla nas była ogromnym problemem od samego początku, to jest to, że my nie stosujemy biomasy tak zwanej pierwszego sortu, bo ta biomasa to jest w granicach 2000 zł. My stosujemy tak zwaną, oprócz tego, że jest to biomasa z odpadu, to jeszcze stosujemy biomasę odpadową, czyli tą przemysłową typowo. A to niestety powoduje, że transport takiej biomasy taśmociągami otwartymi powoduje bardzo duże zapylenie. Więc musieliśmy zmodernizować nasz układ podawania paliwa i na przesypach, tam gdzie jest największe zapylenie, po prostu wciągamy cały pył, żeby po pierwsze nie tworzyć atmosfery wybuchowej, po drugie zabezpieczyć pracowników przed pyleniem, więc to jest dla nas też priorytetem. To udało nam się zrobić, udało nam się okiełznać to, co na początku rzeczywiście było dla nas dość problematyczne. I oczywiście kwestia zabezpieczenia kotłów, zabezpieczenia lejów przed cofaniem się ognia, no to też pracujemy nad tym. Tutaj to też jest już rozwiązane, więc myślę, że bez przygód powinniśmy przetrwać powiedzmy cały sezon grzewczy i nawet sezon letni, powiedzmy na tej biomasie powiedzmy wyprodukować ciepło systemowe dla mieszkańców. Proszę Państwa, dla nas też największym takim wyzwaniem było to, że tak naprawdę my do tej pory magazynowaliśmy miał węglowy na świeżym powietrzu. I generalnie dla węgla nie stanowi to jakiegoś większego problemu. Węgiel, on nie jest specjalnie higroskopijny, on nie traci na właściwości, natomiast w przeciwieństwie do węgla, biomasa traci natychmiast na właściwości. Jeśli mamy biomasę, która jest biomasą odpadową, czyli zawiera jakąś ilość pyłu, czyli powiedzmy niestabilności, dla nas największym problemem było to, że jeżeli my będziemy to magazynowali w dużych ilościach, to każde magazynowanie, każde przesypywanie powoduje utratę z jednej strony wartości opałowej, z drugiej strony wartości mechanicznej. Więc spadliśmy na pomysł, dlaczego nie próbować znaleźć dostawcę, który i tak musi dowieźć ten pelet na miejsce, czyli musi dowieźć ten pelet na plac węglowy naszej ciepłowni C13 przy ulicy Spiszowej. Dlaczego nie zrobić tego, powiedzmy, w takim standardzie just time, czyli po prostu dostawa na czas. I dzisiaj mamy taką sytuację, że do nas przyjeżdżają co drugi dzień, dzisiaj dwa samochody, w pełni sezonu będzie to 5 do 6 samochodów i jak gdyby bezpośrednio podajemy tą biomasę do lejów przykotłowych, gdzie nie tracimy ani grama na wartości opałowej i nie rozsypuje nam się ten pelet, czyli nie mamy tego problemu transportowego, logistycznego. Udało się znaleźć takiego dostawcę, co szczerze mówiąc, patrząc i rozglądając się po branży, nikt nie wierzył, że nam się uda po pierwsze zakontraktować tak duże ilości biomasy w stabilnej, znaczy niezmiennej cenie i jeszcze w zakresie dostaw just time. Więc gdyby myślę, że tutaj pewien patent wygenerowaliśmy na zielone ciepło dla naszych mieszkańców.